Witajcie. Plan na Chorwację był iście szatański, bo powstał kilka dni przed wyjazdem i opierał się głównie na relacjach ludzi, którzy tam byli przede mną oraz z przewodników turystycznych, które znalazłem gdzieś w internecie. Ja osobiście nigdy wcześniej w Chorwacji nie byłem. Ludzie, którzy jeżdżą tam co roku na wakacje, raczej tutaj niczego nowego nie znajdą, chociaż oczywiście zapraszam do oglądania, może perspektywa motocyklisty będzie interesująca. Zaczęło się wiele miesięcy wcześniej od planu wyjazdu dookoła Polski ze znajomymi. Plan był dopracowany, punkty warte odwiedzenia zostały zebrane z wielu różnych źródeł, no ale niestety plan się sypnął jakieś 2 tygodnie przed wyjazdem z pewnych względów. Jedni sobie pojechali właśnie dookoła Polski na własną rękę, a ja postanowiłem pojechać w inne miejsce na inną wyprawę. Chorwacja nie przyszła mi do głowy tak po prostu i od razu. Po prostu miałem określone fundusze zgromadzone na ten cel i kilkanaście dni urlopu. Trzeba było wymyślić coś na poczekaniu, aby to się nie zmarnowało. W opcjach była Norwegia, Ukraina, Rumunia, a nawet Hiszpania. Gdzieś z tyłu głowy błąkała się Chorwacja, w której nigdy nie byłem, ale słyszałem na jej temat wiele pozytywnych rzeczy. Włączyłem przeglądarkę, odpaliłem jakieś wiadomości na temat Chorwacji, no zobaczyłem zdjęcia, filmy, no i zakochałem się. To przyćmiło wszystko, po prostu musiałem tam jechać. Nie miałem za bardzo z kim, więc po prostu wpadłem na szatański plan pojechać do Chorwacji sam. W końcu na mapie nie jest to aż tak daleko, mam świetny motocykl, który teoretycznie się nie psuje, więc co może się stać? Pamiętajcie, że jeżeli kiedykolwiek coś podobnego przyjdzie Wam do głowy, to znaczy, że potrzebujecie natychmiastowej pomocy. Nie tyle lekarskiej, co kolegi lub dwóch, którzy Wam przyjdą z pomocą. Nigdy przenigdy nie wierzcie w to, że motocykl się nie zepsuje, bo może się popsuć każdy motocykl, każdy pojazd i najprawdopodobniej stanie się to w najmniej oczekiwanym momencie. Koledzy i przyjaciele są po to, aby wspólnie rozwiązywać takie problemy. Samodzielnie to możecie jedynie wezwać lawetę i modlić się, żeby za drogo nie wyszło. Napomknąłem gdzieś na Facebooku, że planuję pojechać do Chorwacji w piątek i niemal natychmiast odezwał się Marcin z Dwie Hondy, że on też ma taki plan w podobnym terminie. Oczywiście były drobne różnice, bo Marcin miał plan dojechać do Albanii, przejechać przez Kosowo, Serbię i tak dalej. Ja z kolei żadnego konkretnego planu nie miałem, więc dogadaliśmy się na tyle, że spotkamy się gdzieś po drodze i zobaczymy co dalej. Jak się później okazało, była to decyzja zbawienna w skutkach, przynajmniej dla mnie. Nie wiedziałem o Chorwacji tak naprawdę nic i przepadłbym w niej już pierwszego dnia. Chodziło o to, że wszystkie fundusze, jakie miałem zaplanowane na ten wyjazd, wymieniłem na gotówkę, w euro. No trochę szterlingów węgierskich, żeby było po drodze, można było zatankować. Nie wiem dlaczego euro. Gdzieś po prostu wyczytałem, że w Chorwacji można płacić euro, więc doszedłem do wniosku, że będę miał euro, bo to się przyda zarówno w Słowacji, jak i Chorwacji. Praktyka zweryfikowała to już w pierwszym dniu po przyjeździe do Chorwacji, gdzie wjeżdżam na stację benzynową, tankuję, a tu niespodzianka. Na euro nikt nie chce nawet patrzeć, chcą tylko kuny. Wyciągam więc telefon, żeby zapłacić, no ale na tym się skończyło, no bo na koncie pustki. Ostatnie dni przed wypłatą, więc no niczego tam nie ma. Zapłacił za mnie właśnie Marcin i w ten sposób wyciągnął mnie z głupiej sytuacji. Oczywiście po wypłacie uregulowałem co trzeba. Trzeba było znaleźć kantor i zamienić euro na kuny. Udało nam się to w trzecim dniu pobytu w Chorwacji, gdzie zamieniłem 100 euro na chorwackie kuny. Miało mi to wystarczyć na kilka dni tankowania oraz na kupowanie jedzenia w sklepikach i na straganach. Plan się udał, ale doświadczenie Marcina w podróżach zagranicznych jednak miało nade mną przewagę i to sporą. Ja borykałem się z problemem kilku różnych walut, jakie walały mi się po kieszeniach, a on miał trochę kun w kieszeni, gdzie się dało, płacił kartą. No jakie to kuźwa proste. No nic, jakoś trzeba było sobie poradzić, poukładać tą walutę, więc trochę kun z drobniakami zostawiłem w portfelu. Tak około na 2 dni, a resztę schowałem w bezpiecznym miejscu na wypadek, jakbym stracił portfel. Co około 2 dni sięgałem do zapasów, uzupełniałem to co ubyło i tak sobie radziłem. Za apartamenty płaciłem tym co zostało w euro, więc nawet jakoś udało się to sensownie zrobić. Jedna przykra niespodzianka spotkała mnie w Dubrowniku i przekonała mnie ostatecznie do tego, że nie warto posiadać przy sobie za dużo gotówki, bo można ją stracić, no i niewiele się da z tym zrobić.
No po prostu poszło się paść 200 kun w jednym banknocie, czyli jakieś 120 zł. Niby niedużo, no ale jeden dzień w Chorwacji mniej. Druga sprawa, jaka bezwzględnie wymagała doświadczonego motocyklisty, to noclegi pod chmurką. Ja na pewno bym to spieprzył i miałbym z tego powodu kłopoty. Marcin wiedział, kiedy należy zacząć szukać i gdzie. Po prostu był do tego genialnie przygotowany. Moja rola w tym momencie sprowadzała się do wklepnięcia podanego przez niego punktu w nawigację i poprowadzenia nas mniej więcej w to miejsce. Przyznam szczerze, że były to miejsca, w które sam w życiu nigdy bym się nie zapuścił, nawet gdybym miał motocykl enduro. Ale daliśmy radę i było nawet całkiem sympatycznie. Niestety uszkodziłem owiewkę motocykla, więc rachunek ekonomiczny nie będzie korzystny, przynajmniej dla mnie. Najważniejsza sprawa, która przemawia za podróżami wyłącznie w towarzystwie, to moja awaria. Samodzielnie byłbym skazany na odpłatną lawetę, bo nie byłbym w stanie nic zrobić. Mechanik tam na miejscu dał mi do zrozumienia, że nie ruszy palcem do poniedziałku, a była to sobota, a w poniedziałek to i tak nie wiadomo co będzie. Tak wygląda pomoc w Chorwacji. Jakby nie Marcin, to pewnie jechałbym na lawecie, którą później musiałbym opłacić z własnej kieszeni, pomimo ubezpieczenia. No ale do ubezpieczenia dojdziemy. Doświadczenie i wiedza Marcina umożliwiła nam powrót do Polski niemal bez żadnych problemów. Nawet nie wiecie, ile w ten sposób zaoszczędziłem pieniędzy. Sam tego nie liczyłem, bo się po prostu boję. Dzięki Marcinowi po prostu skończyło się na strachu. Alternator już zamówiłem, zdążył do mnie dotrzeć, już go zamontowałem i wszystko już działa jak należy. Niestety okazało się, że oprócz alternatora spalony był regulator napięcia, także koszt całkowitej naprawy to około 550 zł. 300 zł za alternator i 250 za regulator napięcia. Montaż tych części nie jest zbyt skomplikowany, poradziłem sobie bez najmniejszego problemu, a mechanikiem nie jestem, więc koszt tej naprawy to jak dla mnie 550 zł i motocykl działa jak dawniej. Niemniej jednak korzystajcie z mojej głupoty i nie popełniajcie moich błędów. Dzisiaj zaplanowałbym to zupełnie inaczej. Prawdopodobnie zostałoby mi więcej pieniędzy i mógłbym zostać dłużej w Chorwacji. Tak niestety jest, jak żółtociub zabiera się za planowanie czegoś, o czym nie ma pojęcia. W żadnym wypadku nie polegajcie wyłącznie na sobie, bo co dwie głowy to nie jedna. Przekonałem się o tym wielokrotnie. A jak jest was trzech lub czterech, to brak ładowania po prostu nikomu nie jest straszny. Planujcie więc swoje wyprawy w taki sposób, żeby w tych planach było miejsce na te mniej przyjemne rzeczy. Osoba doświadczona w zespole jest całkowicie niezbędna. Tym sposobem jest spora szansa na uniknięcie głupich decyzji oraz rozwiązanie góry problemów pomysłem, który sprowadza te problemy do poziomu, który jest niezauważalny. To naprawdę może podnieść morale z poziomu dna do poziomu umożliwiającego dalszą egzystencję. W związku z tym trzeba się postarać, aby osoby, które nie mają ochoty pomagać innym w trudnych sytuacjach, bo wolą oglądać czubek własnego nosa, żeby je zostawić po prostu w domu. Tak będzie naprawdę lepiej dla wszystkich stron. Skład ekipy jest bardzo ważny, żeby nie powiedzieć kluczowy. Planując wyprawę, zacznijcie od doboru osób. Z całą stanowczością odradzam planowanie dalszych podróży samotnie. Samotnie to można skończyć sobie do sklepu po bułki, a nie do innego kraju, zwłaszcza takiego, którego nie znamy. Całą resztę da się jakoś ogarnąć. W kolejnym odcinku poopowiadam trochę na temat rzeczy, jakie należy ze sobą zabrać w bagażu oraz jakie należy sobie darować, bo zajmują po prostu miejsce, a najpewniej nigdy z nich nie skorzystacie. Zapraszam więc do oglądania kolejnego odcinka, gdzie będzie właśnie o rzeczach potrzebnych i mniej potrzebnych w Chorwacji oraz w czasie drogi. Cześć!